Radio Kraków. Radio Strada. Razem ze mną w studiu Piotr Leńczowski, Autoakademia i równocześnie prezes Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy. Witaj, dzień dobry. Witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o czymś, co dość często wraca w naszych programach, ale dziś poszukamy dobrych rozwiązań, bo mówimy bardzo często o tym, że młodzi ludzie kupują niewłaściwe samochody. Tuż po zrobieniu prawa jazdy rzucają się na głęboką wodę i potem się okazuje, że mają problemy z opanowaniem maszyny. Dwustukonnego na przykład BMW z napędem na tył. W życiu nie jeździli autem z tylnym napędem. Dwustukonny potwór to jest naprawdę dla młodego chłopaka za dużo. Więc jak wybierać to pierwsze auto? Taki zróbmy dzisiaj może poradnik, czym powinni się kierować rodzice, jak sądzę, bo to najczęściej rodzice, ale też ci młodzi ludzie, którzy chcą mieć jakieś auto. Więc czego powinni szukać? Jak się do tego zabrać? No, chciałoby się powiedzieć, że z głową, ale tak naprawdę odpowiedzialnie i z rodzicami. No, rodzice ostatecznie mają wpływ na to, co dziecko kupi. Nawet jeżeli już zarabia, jeżeli już pracuje i ma jakieś pieniążki odłożone, no to jednak ten ojciec czy mama no, powinni zwrócić uwagę na to, czym on będzie jeździł, bo trumna kosztuje też parę tysięcy i dokładnie w tej samej cenie dzisiaj młodzi kierowcy, czyli tych 5-6 tysięcy, tyle co dobra trumna, kupują samochody. To są samochody najczęściej w wieku powyżej 10 lat. Samochody, które no niestety już mają wykwity rdzy. Często są w bardzo złym stanie technicznym, a pierwsze, co młody kierowca po zakupie takiego samochodu robi, to wjeżdża na obwodnicę Krakowa i gaz do dechy. Sprawdza, ile pójdzie. Najczęściej ma jeszcze pasażerów, także auto jest całe pełne, więc jeżeli by się cokolwiek stało, no to mamy wtedy 4-5 trupów na miejscu. Korozja korozją, ale tu jest jeszcze kwestia układu hamulcowego, który jest bardzo często niesprawny, albo klocki już, zużyte tarcze do tego wszystkiego, zawieszenie, które woła o pomstę do nieba. No niestety często tych usterek tam jest mnóstwo. Przewody hamulcowe to jedna z częstych usterek, która niestety zaważa na tym, że wypadek powstaje na drodze. Niestety młodzi napaleni no, nie sprawdzają tych rzeczy. Z samochodem powinniśmy pojechać na stację diagnostyczną, tylko nie taką, co bije każdemu, kto wjedzie, pozytywny wynik, tylko taką stację, gdzie rzeczywiście nam diagnosta konkretnie, fachowo sprawdzi. Powinniśmy jechać z kupującym, no ale też przede wszystkim powinniśmy sprawdzić dokumenty. To znaczy, sprzedający, oczywiście. Tak. Powinniśmy też sprawdzić dokumenty, zobaczyć, ilu właścicieli to auto miało. Im więcej, tym gorzej, bo być może jest jakaś usterka w nim, że sprzedawał jeden drugiemu i kolejny następnemu. Natomiast no, stan techniczny, jeżeli to jest handlarz, no, może być podpicowany. Z zewnątrz może wszystko wyglądać wspaniale, a samochód po przejechaniu kilku tysięcy no, po prostu może się rozlecieć. Znamy takie przypadki. Tak. Natomiast studzą zamiary ubezpieczyciele. I tak naprawdę oni trochę dzisiaj robią robotę rodziców. Bo nawet jeżeli rodzic nie przypilnuje, no to zderzenie ze ścianą jest w momencie, kiedy idziemy ubezpieczyć ten samochód. No i wtedy okazuje się, że no nie jest to takie wszystko tanie, jakby się wydawało. Bo samochód możemy kupić za 3, 4, 5 tysięcy. I możemy być bardzo zdziwieni, jeżeli w podobnej kwocie nam agent wyliczy składkę. Co jeszcze w tamtym roku się zdarzało. W tym roku troszkę zeszły te składki w dół, ale nieco. I towarzystwa, dzisiaj właśnie robiłem takie rozeznanie, no każdy liczy inaczej. Nie jest już tak, jak kiedyś było, że szło się do agenta, mówiło się, panie, mam 60% zniżek i auto dwulitrowe. Mhm. I agent właściwie z pamięci wyliczał składkę, bo mniej więcej wiedział. Dzisiaj bierze się pod uwagę wszystko. Już nie tylko to, gdzie będziemy mieszkać, czy mamy niepełnoletnie dzieci, również o takie rzeczy pytają agenci, czy mamy kartę rodziny, na przykład, za którą jest zniżka, czy samotna matka. Są przeróżne rodzaje zniżek, ale są też zwyżki. Zwyżki przede wszystkim są dla tych młodych. I tutaj w zależności od wieku, czy on ma 18 lat, czy 19, to już może być różnica. Są towarzystwa, które do 24 lat dają zwyżkę, są takie, które do 25, a nawet do 26 jeszcze traktuje się, że jest to młody kierowca, gdzie no 26-letni osobnik, no to już może być absolwent studiów wyższych, który już od paru lat jeździ samochodem, tak, ale traktowany jest jeszcze przez niektóre towarzystwa jako ten młody,
który no, może się zachować emocjonalnie na drodze, czyli może zupełnie nierozważnie podjąć jakiś niebezpieczny manewr, na skutek którego dojdzie na przykład do kolizji, wypadku, czyli do szkody, no, która będzie kosztowała jakieś tam pieniądze tego ubezpieczyciela. W związku z tym tak to jest liczone i dzisiaj tak naprawdę mamy te składki wszystkie już bardzo zindywidualizowane. No więc konkretną osobę się sprawdza i nie da się już nic oszukać. Nawet jeżeli ojciec wpisze do dowodu syna, czy też na odwrót, syn kupi samochód i powie, tato, może ja bym na ciebie zarejestrował, bo będzie trochę taniej. Będzie tylko trochę taniej. Już nie będzie tak jak kiedyś, że to ten pierwszy właściciel w dowodzie jakby przejmował władzę i to on na siebie ubezpieczał i jego wszystkie zniżki były brane pod uwagę, ale ubezpieczyciel teraz sprawdzi ten drugi PESEL, który jest wpisany, no i będzie sprawdzał szkodowość, będzie patrzył na wiek tego kierowcy, no w PESEL-u od razu to widać, czy to jest młody, czy stary, no więc automatycznie... Cena w górę. Będzie cena szła w górę, tak. Jeżeli byłaby szkoda, to automatycznie ta szkoda będzie później dodana temu starszemu właścicielowi, który być może miał bezszkodową historię. Tutaj jeszcze jest też tak, że jeżeli w niektórych towarzystwach nie podamy, że tym samochodem jeździ oprócz mnie młodociany kierowca, no to będziemy mieli kłopot z naprawą, ponieważ na przykład w niektórych towarzystwach to jest tak, 20% udziału własnego w takiej sytuacji w szkodzie. Wyobraźmy sobie, że uszkodziliśmy sobie w nowym aucie zderzak, reflektor, koszty 20 tysięcy, więc tu jak łatwo policzyć, 20% to już jest 8 tysięcy złotych, które musimy wnieść. Normalnie byśmy tego nie mieli, bo wszystko pokryłby ubezpieczyciel, ale my musimy z tych pieniędzy niestety się z nim rozliczyć, no i wyjścia nie ma, więc to jest też istotne, żeby lekkomyślnie nie odpuszczać sobie tego, ubezpieczając auto, bo to może mieć, pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Ale jak to powiedziałeś, bardzo ładnie spodobało mi się to, że ubezpieczyciele wyręczają rodziców, bo sugerują tymi zwyżkami i tymi różnymi pytaniami, które zadają i tym konstruowaniem tej naszej konkretnie umowy i ceny, żebyśmy jednak zeszli z tego myślenia o właśnie potężnych motorach i starych autach. Gdybyś miał poradzić takiemu, sam szkolisz młodych kierowców, gdyby cię ktoś zapytał, jakie auto mam sobie kupić po kursie, co pan proponuje jako pierwszy samochód? To właściwie powiem to samo, co mówią ubezpieczyciele. I powiem szczerze, że jeszcze raz powtórzę, ubezpieczyciele uczą bardziej odpowiedzialności niż sami rodzice, niejednokrotnie. Ale nazwijmy to, czyli jakie to auta mają być? Tak, czyli na przykład dostaniesz zwyżkę, jeżeli kupisz BMW. Jeżeli kupisz Mercedesa, bo dlaczego jest zwyżka? Bo to są auta tylnonapędowe. Nie ma szkół jazdy, przynajmniej w Małopolsce nie znam takiej, ani jednej, żeby szkoliła kandydatów na kierowców autem tylnonapędowym. Egzaminy też są na przednią napędówkę. Też są i w każdym województwie są na przednią napędówce, dlatego że prawdopodobnie nawet egzaminator by w razie czego nie zapanował, gdyby ktoś w sposób niekontrolowany dodał gazu. To by ich pozawijało po całym skrzyżowaniu i pozawijaliby na siebie inne samochody. Nie daj Boże słup. Więc to są auta niebezpieczne po prostu. Dla kogoś, kto nie umie się nimi posługiwać. Również zwyżki mają egzotyczne marki, jak samochody, do których po prostu części są bardzo drogie. Gdzieś z daleko jakieś marki. Albo Amerykańce prostu, jakieś tak zwane, tak? Tak, Amerykańce. Muscle Cary czy... Tak, ale nawet takie Mitsubishi Lancer, które jest samochodem już stosunkowo starym. Można go kupić za jakieś tam powiedzmy kilkanaście tysięcy. Ale przez to, że to były duże moce, no to tam będzie też zwyżka. Wszelkiej maści popularne, ale sportowe modele Volkswagenów, no, czy Audi, które mają turbiny, no to wszystko, co prawda, ma małą pojemność silnika i właśnie ona już dzisiaj nie jest istotna. Istotne to jest, jaką generuje moc, czyli jakie jest potencjalne ryzyko, że on spowoduje wypadek. I powiem tak, gdybym był rodzicem, to na pewno bym siebie nie wpisywał do dowodu. Niech sobie ten młody kierowca zasłuży. Niech sobie zasłuży, niech się sam uczy odpowiedzialności, dokładnie, niech pracuje na to. I tutaj właściwie dzisiaj się też dowiedziałem, że jest też taka możliwość, bo to będą duże wtedy składki, jest taka możliwość, niektóre multiagencje dają na przykład
sposobność rozbicia sobie nawet na 11 miesięcy tej składki. Wiesz co, bo program nam się za chwilę skończy, ja bym chciał, żebyśmy jeszcze powiedzieli to na koniec, że auta nowsze, nie starsze, z napędem naprzód, takich tak, szukamy, tak? Na pewno, na pewno. Małe pojemności. Małe pojemności, litr, to wystarczy. Nawet 800 w tej chwili są, więc takie auta, które nie generują potężnych mocy, które nie przyspieszają w 5 sekund do setki, tylko dają ten czas rozpędzania się trochę dłuższy. Tak. I raczej auto używane. Mhm. Ja bym nie kupował nowego samochodu od razu dziecku, dlatego że po kursie prawa jazdy, zanim ten kierowca się tak naprawdę wdroży w ten ruch drogowy, to on ten rok, dwa lata musi pojeździć. I ten pierwszy rok dla tego samochodu to jest katowanie. No i chyba, że mamy tyle pieniążków, że nas stać, żeby kupić nowy. Natomiast znowu kupując nowy w kredytach czy w leasingach, pamiętajmy, że one bardzo surowo będą młodego kierowcę traktować i tam wtedy musi być cały pakiet autokasko wykupiony, więc to będą jeszcze droższe wtedy ubezpieczenia. No ale wniosek jest niestety taki, że ponieważ nieodpowiedzialni są rodzice i nieodpowiedzialni są młodzi ludzie, to nadrabiają składkami ubezpieczyciele. A my radzimy, mały samochód z niedużym silnikiem, dużo poduszek powietrznych, mniej koni, sprawne hamulce, dobre opony. Znam przypadek ojca, który kupił chłopcu BMW z łysymi oponami, bo na opony już nie starczyło, więc niech takich sytuacji nie będzie. Starajmy się myśleć na zapas i myślmy o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo tych, których tym prezentem obdarujemy i innych, wśród których oni będą się poruszać. Dokładnie. Piotr Lęczowski, Autoakademia i równocześnie prezes Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy, był dziś naszym ekspertem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio Strada.